W tym filmie pokażę Wam wzór na pochodną funkcji potęgowej. Pokażę, jaki jest ogólny wzór na tę pochodną. Na razie nie będę go dowodził, dowodzeniem zajmę się w kolejnych filmach. A tutaj tylko pokażę, jak on wygląda i jak się go stosuje. Przypominam, co to jest pochodna, no bo wiemy, że pochodna funkcji w punkcie X to jest granica takiego ilorazu różnicowego przy H dążącym do zera z F. Od x plus h odjąć f od x podzielone przez h. No i po to, żeby nie liczyć za każdym razem dla funkcji takiej granicy, niczyj pochodnej z definicji, to warto zapamiętać sobie pewne proste reguły dotyczące pochodnych funkcji elementarnych. No i jedną z takich funkcji elementarnych jest właśnie funkcja potęgowa, czyli funkcja postaci f od x równa się x. Do jakiejś potęgi n. No, gdzie n jest liczbą różną od zera. No to pochodna takiej funkcji wyraża się takim wzorem f prime od x to się równa. No i tutaj muszę napisać ten wykładnik n razy x do potęgi n mniej pierwszej. Przy czym ten wzór jest prawdziwy. Dla dowolnej liczby n różnej od zera, ona nie musi być ani dodatnia, ani nie musi być całkowita. Dla dowolnej liczby n, nawet ujemnej, nawet niewymiernej, nawet ułamkowej, ten wzór jest prawdziwy. No i tak jak mówiłem w kolejnych filmach, udowodnię go w szczególnych przypadkach, a na razie zobaczmy, jak działa w praktyce. To znaczy, jak na przykładach zobaczmy, jak można go stosować. Powiedzmy, że mam funkcję f od x równa się x kwadrat. To ile będzie równa jej pochodna, zgodnie z tym wzorem? No Zgodnie z tym wzorem muszę tutaj wziąć ten wykładnik, który w tym przypadku jest równy 2, i pomnożyć przez x do potęgi o 1 mniejszej, czyli od 2 muszę odjąć 1, czyli to będzie 2 razy x do potęgi pierwszej, czyli po prostu 2x, czyli pochodna funkcji x kwadrat to jest 2x. No dobrze, weźmy inny przykład. Weźmy sobie funkcję h od x równą x do trzeciej. To ile będzie pochodna funkcji h wynosiła. No to znowu, zgodnie z tą regułą, muszę tutaj napisać trójkę na początku, razy x w potędze o 1 mniejszy, czyli od 3 muszę odjąć 1, czyli będzie x do kwadratu. No dobrze, ale jak mówiłem, ten wzór jest dobry niekoniecznie dla dodatnich wykładników, więc weźmy sobie funkcję g od x. Na przykład równą x, no nie wiem, do potęgi minus setnej. Weźmy sobie taką funkcję. To ile będzie równa jej pochodna? No pochodna tej funkcji, g prime od x, no to będzie równa tyle. No muszę wziąć ten wykładnik, jaki on by nie był, w tym wypadku jest równy minus 100 i napisać go na początku minus 100 razy x do potęgi o 1 mniejszej, czyli od minus 100 muszę jeszcze odjąć jedynkę. No, ile to jest minus 100 odjąć 1? To przepiszę, a tutaj mam x w potędze. Minus 100 odjąć 1 to będzie minus 101. No i taka będzie pochodna tej funkcji. No to jeszcze na koniec weźmy sobie wykładnik, który nie jest, weźmy na przykład u od x taką funkcję. Wykładnik, który nie jest liczbą całkowitą, to do tej pory mieliśmy tylko całkowite wykładniki. Czyli wykładnik równy na przykład 2,571. No to jaka będzie pochodna tej funkcji? Uprime od x. No jaki by nie był ten wykładnik? No to piszę go tutaj na początku. Razy x w potędze o 1 mniejszej, czyli od tej liczby muszę odjąć 1, czyli zostanie mi 1,571. No, mam nadzieję, że już widzicie, jak ten wzór działa. Bardzo łatwo się go stosuje. W kolejnych filmach pokażę jak się korzystając z tego wzoru i czy pochodne wielomianów, a także, tak jak mówiłem, pokaże, jak się dowodzi jego prawdziwości w różnych szczególnych przypadkach.